Kto tak naprawdę potrzebuje przebaczenia? Osoba skrzywdzona czy krzywdziciel? I wydaje mi się, że, a może i na pewno, obie te osoby potrzebują przebaczenia. Krzywdziciel potrzebuje przebaczenia, żeby mieć wewnętrzny pokój sumienia. Osoba skrzywdzona potrzebuje przebaczyć, żeby mieć pokój serca. Dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważny temat, chociaż bardzo delikatny, temat relacji między krzywdzicielem a osobą skrzywdzoną, temat przebaczenia. Czy to przebaczenie jest ważne, czy jest konieczne? Komu ono ma bardziej służyć, czy osobie skrzywdzonej? Albo jeszcze zadam inaczej to pytanie, na ile przebaczenie komuś krzywdy. Może służyć osobie skrzywdzonej. Są osoby, które doświadczyły krzywdy i mówią: Nigdy nie przebaczę. I odnoszę wrażenie, że ten brak udzielenia przebaczenia rujnuje życie takiej osoby, rujnuje jej wewnętrzny pokój i wszystko to, co jest tego konsekwencją. Natomiast osoba, która skrzywdziła, gdy uświadomi sobie to, że wyrządziła komuś krzywdę, Potrzebuje przebaczenia i oczywiście naprawienia wyrządzonej krzywdy, żeby mieć taki wewnętrzny pokój serca. Można na ten temat spojrzeć jeszcze z innej strony, gdy chodzi o relacje między skrzywdzonym i krzywdzicielem, a mianowicie skrzywdzony odczuwa ból i potrzebuje ten ból wyrazić, potrzebuje również przebaczyć. To doświadczenie bólu, natomiast osoba krzywdząca ma problem i musi popracować nad swoim sercem, musi popracować nad swoim życiem, żeby wyrządzone zło naprawić i więcej nie dopuścić do takiej krzywdy. Takie troszeczkę może obszerny, yy, obszerne wprowadzenie, natomiast dzisiejszy cytat, który zilustruje ten temat, zaczerpnięty jest z książki: Uniwersalne Prawa Życia którą napisał sir John Templeton. Serdecznie zapraszam. Roy Masters, założyciel Fundacji Ludzkiego Rozumu, w książce Umysł może zadbać o zdrowie ciała, pisze, że powinniśmy być wdzięczni ludziom, którzy nas obrażają. Wyświadczają nam przysługę, ponieważ dają nam okazję do przebaczenia. A jeżeli im przebaczymy, łagodzimy zgubne skutki krzywd, które moglibyśmy wyrządzić innym. Nieumiejętność przebaczania może być przyczyną choroby ciała, umysłu i ducha. Niech potwierdzeniem tych słów będzie następująca historia. Kate całe życie nienawidziła swojego ojca i uważała, że ma do tego pełne prawo. Ojciec zostawił jej matkę samą z siedmiorgiem dzieci. Za każdym razem, kiedy zachodziła w ciążę, znikał i pojawiał się dopiero w chwili narodzin kolejnego dziecka. Wtedy cały proces powtarzał się na nowo. Kiedy ojciec był w domu, znęcał się fizycznie nad całą rodziną, czasami nawet bił żonę batem. Wszyscy okropnie się go bali. Nigdy nie wiedzieli, kiedy znowu zacznie zachowywać się agresywnie. Czasami Kate ze strachu chowała się pod stół lub pod łóżko. Nic dziwnego, że wielu ludzi uważało jej nienawiść do ojca za uzasadnioną. Chroniczny stan nienawiści najwięcej szkód wyrządził jednak jej samej. Podobnie jak ojciec z byle powodu wybuchała gniewem, dlatego traciła jedną pracę po drugiej a relacje z ludźmi miały napięty, nieszczęśliwy charakter. Nienawiść i zgorzknienie w końcu zrujnowały jej zdrowie. Miała problemy z żołądkiem, cierpiała na bóle głowy, a później także na zapalenie stawów. W dniu 25 urodzin wyglądała jak kobieta w średnim wieku. Wiedziała, że poczułaby się lepiej, gdyby wybaczyła ojcu. Ale nie potrafiła tego zrobić. Chociaż wewnętrzny głos nieustannie podpowiadał jej: Aby uzyskać przebaczenie, musisz wybaczyć. Zaczęła więc proces przebaczenia od sformułowania stwierdzenia, które brzmiało mniej więcej tak: Wybaczam ci, ty żałosny, taki, owaki. Początki nie były łatwe. Kate uważała, że postępuje nieszczerze. Ponieważ wcale nie czuła, że przebacza ojcu. Wytrwała jednak w swoim postanowieniu, i po pewnym czasie deklaracja przebaczenia przybrała łagodniejszą formę. Wkrótce zniknęła z niej fraza żałosny taki owaki. Kate powoli zaczynała rozumieć, dlaczego ojciec zachowywał się tak agresywnie. Najpierw czuła wobec niego litość, później współczucie. A na końcu prawdziwą miłość. Kiedy wybaczyła ojcu, nauczyła się też wybaczać sobie. I autentycznie siebie pokochała, zyskując wewnętrzny spokój. Ostatecznie ustąpiły również fizyczne dolegliwości, a życie Kate zmieniło się na lepsze. Kiedy czujemy się pokrzywdzeni, sama świadomość, że przebaczenie jest ważne, nie złagodzi sytuacji. Okoliczności zmienić się nie da, ale można zmienić swoje nastawienie. Dlatego warto od czasu do czasu poświęcić chwilę na przeanalizowanie swoich schematów myślowych. Pisarz Henry Buckley powiedział: Niech Wasze myśli będą dobre, ponieważ człowiek jest tym, o czym myśli. Myśli są rzeczami. Powinno się więc myśleć wyłącznie o rzeczach, które mogą zmienić świat na lepsze, a dla nas nie będą powodem do wstydu. Są ludzie, którzy muszą nauczyć się przebaczać. Prezbiteriański duchowny Theodor Spears podkreślił znaczenie tej umiejętności w następujących słowach. Sztukę wybaczania powinniśmy opanować tak, aby nie była dla nas obowiązkiem lecz spontaniczną reakcją przypominającą doświadczenie miłości i rzeczywiście może być tak że do przebaczenia możemy podchodzić w ten sposób że będziemy je traktowali jak obowiązek ponieważ Bóg kazał przebaczać, więc przebaczam, prawda? Czasami słyszymy nawet takie słowa pogódźcie się, bo Bóg kazał żyć w zgodzie. Pojednajcie się, bo Bóg kazał żyć w zgodzie. Przebaczcie sobie, bo Bóg kazał żyć w zgodzie. Oczywiście Bóg nas wzywa do miłości, Bóg nas wzywa do wzajemnego szacunku, do tej miłości wzajemnej, Bóg nas wzywa do przebaczenia, ale i tu jest, tu jest ogromna prawda zawarta w tym stwierdzeniu, że nie możemy traktować przebaczenia jako obowiązku, ale jako coś, co przypomina nam o miłości. Są takie próby przebaczenia czy próby pojednania, które są pozorne. I czasami ludzie dopuszczają się takich pozornych przebaczeń czy pozornych pojednań. One są nietrwałe, one są nieskuteczne. Prędzej czy później, gdzieś tam ta rana na nowo zaczyna krwawić. Różne są owoce tych pozornych pojednań. Może kiedyś więcej na ten temat powiem, na czym te pozorne pojednania wyglądają. Natomiast, jeżeli przebaczenie nie wynika z głębi serca, z takiego naprawdę aktu wynikającego z miłości, to może, może być ono nieowocne, może być ono nieskuteczne. Dlatego do, do przebaczenia i do pojednania, właściwie bardziej do pojednania, trzeba dorastać. Przebaczać można od razu. Przebaczać można od razu, bo przebaczenie zależy ode mnie. Przebaczenie jest aktem mojej woli, aktem mojego serca. Tak, ja chcę przebaczyć. Rozum mi to podpowiada, że trzeba przebaczyć i z serca chcę przebaczyć. Zresztą Pan Jezus też wzywa do tego, żeby z serca przebaczyć tym, którzy, którzy nam zawinili. A więc to przebaczenie jest możliwe. Nawet jeżeli emocje mi podpowiadają coś innego, nawet jeżeli mój rozum, moje wspomnienia gdzieś tam przy, przychodzą do mnie i, 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 i widzę te przykre wydarzenia, których doświadczyłem, to, to jest jakby jedna, jedna sprawa. Natomiast ten mój akt woli, ten mój akt miłości. Yy, on, on będzie rzeczywiście rzeczywiście wielkim darem przebaczenia, i tak jak Kate, on będzie powoli przechodził od tego obowiązku. Tak jak Kate mówiła, przebaczam tobie, ty, taki i owaki. To, to jest pierwszy akt, tak? Ja, ja chcę przebaczyć. Natomiast potem ten akt przebaczenia on się rozwijał. On przechodził od tego aktu wynikającego z obowiązku, z jakiegoś imperatywu, przeradzał się w akt wynikający z miłości. Nie? Już zniknęło ty taki, owaki. Potem Kate mówi, że zaczęła rozumieć ojca, dlaczego się tak zachowywał. Potem zaczęła mu współczuć, a potem rzeczywiście przeszła do, do miłości. Przeszła do miłości. Pokochała swojego ojca, który, jak pisała, był tyranem, który znędzał się nad rodziną. Tak, przebaczenie jest możliwe. Pojedranie jest dłuższym procesem, ale też jest możliwe. Można się nawet pojednać z osobą zmarłą. Czasami jest tak, że za życia trudno się pojednać, ale można pojednać się z osobą zmarłą. Kiedyś prowadziłem rekolekcje, gdzie mówiłem właśnie o pojednaniu, o przebaczeniu, o tym wzajemnym darze przebaczenia, o ofiarowaniu przebaczenia, o przyjęciu przebaczenia. Też mówiłem o przebaczeniu zmarłych i po tej nauce właśnie na temat przebaczenia czy pojednania się ze zmarłymi. Jedna z osób podeszła po Mszy Świętej powiedziała, że zrobiła właśnie tak, jak ja mówiłem. Nie dlatego, że ja tak mówiłem, ale po prostu ja posługiwałem się mądrością mądrzejszych ode mnie. Powiedziała, że ona też coś takiego zrobiła, i od tego momentu pojednania ze zmarłym oprawcą odstawiła leki uspokajające, wrócił jej wewnętrzny pokój, mogła spokojnie spać. I takie były. Owoce przebaczenia, takie były owoce e, pojednania. Warto zatem przebaczać, warto zatem dążyć do pojednania, o ile jest to możliwe. Przebaczenie naprawdę jest bardzo potrzebne osobie pokrzywdzonej, żeby miała wewnętrzny pokój, żeby też może odzyskała zdrowie to somatyczne. Kate odzyskała to zdrowie somatyczne również. Uległy, e, zniknęły, o to chciałem powiedzieć, zniknęły różne do, dolegliwości. I nastał wewnętrzny pokój. Moi drodzy, Bóg jest dla nas źródłem przebaczenia, Bóg jest dla nas źródłem miłości. Od Niego chcemy tę miłość czerpać, od Niego chcemy się tej miłości uczyć. Jemu powierzamy nasze życie, żeby On w nas kochał, zwłaszcza tych, których nam trudno kochać. Powierzamy Bogu nasze życie. Robimy to zawsze w czasie wieczornej modlitwy. Również teraz zapraszam was od razu po słowie na dobranoc. Zapraszam do modlitwy na zakończenie dnia i tam. Powierzymy Bogu w Jego ręce naszego ducha. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pokój i dobro.